Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Na start którego? Znaczy na start którego po prostu, w którym będziemy... Okej, okay. Na start którego znajdujemy fragment fabuły, a w którym będziemy eksplorowali tę oto wietrzną wyspę, która jednak, jak widzę, chyba będzie dosyć mała, więc może dosyć szybko wrócimy do Bilgewater. Lekko przycięło, nie wiedzieć czemu. Jadusz! Boże wichury! Poznajcie łowcę. No, mogę, dziękuję. Nakłada dwa ładunki obejmującego wichru. Każdy zadaje lekkie obrażenia magiczne, co tu. Aha. I powrót w wichru. Każdy wodę powolującego wichru zadaje takie obrażenia. Okej. Okay. Czyli taki bafujący się, ale jednocześnie dający... Elo! Zresztą wodę powoli myśleć o tym, żeby sobie zmniejszyć ten. Zmniejszyć sobie... Tą. Znaczy zmniejszyć, zwiększyć poziom trudności, bo się robi aż za łatwe. Nie podnosiłbym się. Dla nas to łatwiej. To już koniec stagnacji. Okej, okay, nowe materiały wskakują. Spoko. Kolejny element fabuły. Oaku i Urfson. Dwa z czterech. Czy drugie z czterech, a gdzie pierwsze z czterech? W takim bądź razie. Bo turbina wygląda podejrzanie. Szkoda, że nie mamy, że nie damy rady się tam dostać. Ty może nie, ale wiatr nie zna ograniczeń. Fajnie. Dobra, witam się już z wami po walce. Chociaż może po prostu wyciąłem wam całe podejście do walki. To jest możliwe. O, mamy grubcia. Ofiary, poznajcie łowcę. Nie najgorzej. Szczyt łańcucha pokarmowego. Ta walka chyba nie trwa nawet dwóch minut. Coś nie powiem, troszeczkę nie przez satysfakcjonujące. Tutaj mam przejść. Nie stanie mi na drodze. Musiało boleć. Szybkość lisa. Stoisz mi na drodze. Wygląda nieźle.
To nie koniec podróży. Wspiera mnie wiatr. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Dopiero się rozkręcę. Nawet się nie spociłem. Ja się autentycznie boję obrażeń, jakie robią te postacie. Mam takie dziwne wrażenie, że są troszeczkę chyba za silni. Progresujemy do przodu i to jest najważniejsze. Jak to wygląda? O ty, tam jest skarb? Serio? Dobrze, że mapę sprawdziłem. No kurde, faktycznie to będzie przejście. Lepszy skarb widzę. O, i tu jest Oaku i Urfson. Pierwsza część. Buat Solari, śmierć i żałoba. I błogosławione żelazne piersi. Okej. Okay. Ciekawe, czy Buat faktycznie będzie lepszy. Jest! Lifesteal i obrona spadają, ale cała reszta idzie w górę. Więc wymieniamy. Chociaż ciekawe mnie, co Buat Solari robi w takim miejscu. Tutaj brał ma wszystko słabsze. Pierścień też jest słabszy dla niego. Dailoi także. Ciekawe, czy dla kogokolwiek w ogóle będzie lepszy. Nie. No nie gadaj. Pierścień jest słabszy dla wszystkich? To żlipa. Patrzcie, niby była, ale w sumie to katana, nie? Więc... Proszeńku przekłamane. Nigdy nie przestaniemy. Słabnie ustępują siły. Zaczęliśmy już? Dobra, walkę później. Idziemy dalej, ale kurde, dobrze Eloy wziął, może coś z buru się tutaj też trafi. Poproszę. Potworek. Nie, no bez tak. Zawalczymy tylko to za chwilkę. Chociaż widzę, że nie jesteś sam. Proszę, proszę, znalazłem nową broń dla Ari. Kula Shimonów jest lepsza pod każdym względem. Rozmycie, a tutaj mam piekło. Niech będzie. Dobra, widzimy się już po oczyszczeniu. Kolejna księga wiedzy w ekwipunku i za chwilę kolejny fragment runy, tym razem dla Eloy. No i wydajemy tutaj. Czekaj, jeszcze umiejętności mam do zdania, punkcik. Dobra, wydane punkty. I teraz tutaj zajmiemy się tymi rzeczami. O, dobra, ci chodzi o kolejność pewnie.
Dobra. Glifami zapisano swego rodzaju modlitwę lub mantrę. Siedlisko wiatru, kropielnico, jego błogosławieństw obdarz siłą tych, którzy uznają twe zmiany, widząc wichrem targane fale. To mi niewiele powiedziało. Ale tutaj jeszcze jest jakiś glif. Czyste wichry zmieniają kierunek. Okej, tutaj kolejność. Z północy na zachód, z zachodu na wschód i ze wschodu na południe. Tylko ten, kto pogodzi się ze zmianą, może otrzymać błogosławieństwo. Okej, z... Dobra, północ, południe, wschód, zachód, czyli... Góra, prawo, prawo, wróć, góra, lewo, lewo, prawo. Okej, czyli góra, lewo, prawo, dół. Tak powinno być. Jeśli dobrze zrozumiałem. Góra. Lewo. Prawo. I dół. Ta kula jest z czystego wiatru. Wyczuwam niespokojną energię zamkniętą w środku. Czuję tę moc. Jest też sakwa z nasionami chlonu, nasyconymi mocą wiatru. Mogłem się domyślić. Nie ma cię od tak dawna, a ja muszę się od ciebie jeszcze tyle nauczyć, co... Dziękuję. Nasiona? Tak, nasiona chlonu. Mój brat dał mi takie nasiona, kiedy byłem młody, a później Talia dostała je ode mnie. W mojej szkole nasiona symbolizowały cierpliwość. Ha! O proszę, jakie fajne nawiązanie. Dotknięte wiatrem nasiona klonu i błogosławieństwo wiatru. Czyżby kolejne elementy jakichś legendarnych broni? Bo wiem, że takowe broni da się tu zrobić. Tylko niestety nie jestem w stanie jeszcze ich wykonać. Dobra, czekaj, to będzie tutaj. Tutaj broni nie było nowych, ale wpadły nowe te. Okej, to jest tylko nieznacznie lepsze, ale przez to, że jest nieznacznie lepsze, to nie potrzebuję tego. Tutaj wpadł mi monokl z jednej ze skrzynek, chyba ta jest na dole. A i płaszczyk dla MF-ki. No, powiedzmy, że nawet lepszy. Ale nie muszę go zmieniać. Tutaj nic. No i mamy kawałek. Błogosławieństwo wiatru. Mała kula kryjąca w sobie szalejący wiatr, niezwykle lekka, acz przepełniona energią. Musi do czegoś służyć. Może pozwala aktywować relikt bólu? Okej. Okay. I tutaj. Nasiona klonu zostały nasycone magią wiatru. Dobra. Teraz tędy. Jedyna droga, jaka mnie tu została. Coś cicha jesteś, Loi. Czy to nie moment, w którym zwykle opowiadałabyś o ruchu tego miejsca, boskich krakenach i takich tam? Obawiam się, że nie zostało mi wiele do powiedzenia o mojej bogini. Boję się, że mnie opuściła. Może opuściła nas wszystkich. Nie no, trochę oberwaliśmy, ale to nie koniec. Nie będę się przyglądać, jak moje miasto upada przez zakochanego chłopca, który miał być królem. Sara, a co, jeśli upadek jest przeznaczeniem, Birchwater? Co, jeśli bogini poddaje nas próbie i uznała nas za niegodnych? Nie obchodzi mnie, co myśli o mnie twoja bogini. Nie pozwolę decydować o losie mojego miasta ani bóstwom, ani potworom. Sukces będzie nasz, nawet jeśli będę musiała cię do niego zaciągnąć siłą. Teraz rozumiem. Co takiego? Dlaczego jest tylu gotowych za tobą podążać? Może masz rację? Ruszajmy dalej, pani kapitan. Dobra. Co nas tu czeka? Ale kurde... Eloy trochę wygląda, jakby zaczęła wątpić. Ale raczej chyba nie powinna.
A i to pewnie ta kula była potrzebna, żeby przejść dalej. Coś mi się tak średnio wydaje, że Eloy nagle tak zacznie turbo wątpić swoją boginię, bo dobrze jest wiadome, że Eloy jest niezłomna. Konkretnie, że... Tak, niezłomna. Ale też jej wiara jest niezachwiana. Nikt nie jest w stanie zmienić jej poglądu. Nawet jej burosa, więc wątpię, że nagle się okaże, że Eloy sama w siebie wraca. Czy właśnie w cel tej swojej misji. Takie chwilowe problemy pewnie ma. Powiedzmy. A, pająk. Wietrzne pajączki. To się wytłumaczy, jak ty na one są w świecie? Szalejąca bikula! Da się? Da się. Niczym łowca. Musiało boleć. Obnażone ostrze. Ryk stalowego wiatru! Będę szukać. To jesteśmy po walce. Chcę mi jeszcze nie zaliczyło tego jednego. Kurde, akurat tu by mi się Braum przydał. Jasny szlak, no. No i oczywiście, że coś tu jest. Dobra, tu wychodzimy z której strony? O, świetnie. Jest punkt odpoczynku. To od razu sobie na Brauma zmienimy. Dobra, jednak nie do tego jest kula. Ogromne kowadło pulsuje mocą podobnie jak błogosławieństwo wiatru. Na przedzie kowadła znajduje się żłobienie w kształcie kuli. Przywróć błogosławieństwo. Powietrze wokół kowadła wiruje od wyzwolonego wiatru. Kowadło jest aktywne i gotowe do użycia. Aha, dobra, znalazłem coś jednak tutaj, dobra, okej, okay. Co nowego? Błogosławieństwo bogini 2, piekło 3, rozmycie, wartownik, szał, przytłaczający wicher i sztorm 3, chyba to się udało, mi się wydaje przynajmniej. Zabierz członków. Tak na szybciutko, zamiast spać, nie będzie brał. Bo tylko na tą jedną ścianę go potrzebuje. Co też się tutaj takiego kryje? Trochę mniejszych skarbów, ale... Jest też coś większego. O! Okej. Okay. To będzie długa walka. Wiatr niesie woli śmierci. 5 fal! Nice. To my się widzimy za moment. Dobra, to musimy zbierać trzeci level super umiejętności. Więc z wielką chęcią wytestuję teraz ulti Brauma, skoro już go mamy przypisanego do grupy.
zobaczmy, jak wygląda ten trzeci hunt. Wyobrażona nadaje wstrząs w ciągu trafień, nakłada na wszystkie szczęki otaczek, na przykład wrażenie mi, które pochłania obrażenia. Okej. Okay. Aha, dobra, ale to jest... czy to nie jest obszarowe, to jest... Jestem niezniszczalny! Dupło solidnie. Już to warto, już to o tej momencie już to mogę kładać. Gobini będzie dumna. Ta walka potoczy się bardzo, bardzo szybko. Jak widać, to widać. No Yasuo teraz to skończy. Jednym ciosem prawie go zabił. Nie podnosiłbym się. Teraz kolejne. Dobra. Niszczymy jaja. Przyszedźcie. To jest taka część o Łaku i Urfsonie. Plemienna zbroja i kryształowa pawęż. Okej. Okay. Okej, okay, zdrowie spada, ale ataki obrona w górę. To nie jest aż taki problem. Znaczy, że mogę to zakląć i dać więcej zdrowia. No plus brama też nie wykorzystuję za często, więc tym bardziej nie jest to problem. Plemienna zbroja. Też lepsza. No i proszę bardzo, też to samo co w grze. Serce plemienia przywraca zdrowie co turę. Jakby nie... Zignoruję totalnie fakt, że Eloy praktycznie leczy cały mój team na koniec po prostu tego walki w taki sposób, że mając ledwo co HP, to oni by się wyleczyli wszyscy do pełna, mam wrażenie. Dobra, nie było jakichś specjalnych rewelacji. Ale to nie jest ważne. Nie mogłem niestety dać sobie więcej do zdrowia. No, nie takiej ilości, jakie bym chciał. No, ale mówi się trudno. Dobra, może teraz za brama Pajka. Bo tego chłopka dawno nie widzieliśmy. Ale oczywiście wracamy do Yasuo, bo to on musi tutaj robić robotę. Dobra, mamy iść tutaj. Ale mogę iść tutaj i odblokować sobie chyba skrót, tak mi się wydaje. Tu była skrzynka? Jak tutaj nie zauważyłem? I tu też? Dobra, zaraz to sprawdzimy. I kurde, miałem się cofnąć. Nie powinno mnie tu być. Coś tu nie gra. To nie prądy do mnie przemawiają. Tylko... moje błędy? Yasuo? Naszą siłą jest parcie naprzód. Stoisz ogarnięty strachem. Jesteś niegodny swej siły. Wiatr się mnie słucha. Wiatr ci współczuje. Nie znosi marazmu i wahania. Kim jesteś? Tym, kim muszę być. Tym, kogo się obawiasz. Tylko nie znowu. Nie, bracie. Jona, nic nie rozumiesz. Masz rację, nie rozumiem. Ktoś wie, co tu się dzieje? To miejsce żywi się strachem. Wiatr jest tu niczym wolne nici czasu. A mniej filozoficznie? Yasuo dopadła jego przeszłość. Znowu. Cień Yone! I walczymy tylko jako Yasuo! Waleczna postawa, dobra.
Nie weźmie na ogłuszenie. Postawa zmniejsza wszystkie obrażenia o 80%. Efekt znika po otrzymaniu trafienia przygotowana nawałnicą. Okej, okay, zmniejsza wszystko. I może użyć tylko raz. Dobra. I podmuch. Dobra, podmuch wiatru zwiększy szybkość o 20%, gdy podmuch jest zakłócony, to podmuch wiatru zwiększy szybkość o 20%. Zdrowie, okej. Okay. Burza ostrzy uderza 3 razy, dając nieuchronne obrażenie, równe 15% maksymalnego zdrowia. Demoniczny powiew zadaje nieuchronne obrażenie 40% maksymalnego zdrowia. Obrażenia są negowane, jeśli ściana wichru jest aktywna. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Jeszcze aktywny. No nie, serio? Ja tu się... Przygodzę jakoś, kurde, jedziemy, jakaś walka, coś tam, a ta walka się skończyła w pół minuty! No kurde! Duchowy rozkwit. Piękny kwiat, pamiątka postawiona przez Yasuo czoła wspomnieniu jego przyrodniego brata Jone. Można go sprzedać za 30 koron. Ja pierdzielę, no ale się czuję zawiedziony. Zakończ to tak jak niegdyś. Nie. Nie tym razem. Przyjmuję moje błędy. Oraz błędy innych. Krocz zatem ku swemu przeznaczeniu. Znów musiałeś dokonać wyboru? Tak. Mierzyłem się już z bratem. Zawsze towarzyszyły temu gniew. Zamęt. Teraz jesteś spokojny. Cóż, to było dużo wrażeń. Wracajmy do statku. Załoga powinna już kończyć łatanie naszej panny. Yasuo... Cieszę się, że udało ci się stawić czoła przeszłości. Jestem twoim dłużnikiem. Gdyby nie ta wyprawa, wciąż byłbym zagubiony, samotny. Przebyliśmy długą drogę, ale walka ze zniszczonym królem dopiero się rozpoczyna. Bez względu na to, co się stanie, nie opuszczę cię, póki nie odnajdziesz tego, czego szukasz. Dałem słowo. Zione... Ciągnęło się za mną życie pełne żalu. Za tobą jest go jeszcze więcej. Nauczyłem się, by iść przed siebie. Pytanie brzmi, jak to osiągnąć? Bez szkody dla większego zadania. Myślałam, że muszę poznać swoją przeszłość, żeby poznać siebie. A teraz wydaje się to takie nieistotne. Wiem tylko, że... Bilgewater nie może podzielić losu Błogosławionych Wysp. Wierzę, że wspólnie to powstrzymamy. Tak. Razem. Bilgewater? Nic nie powinno podzielić losu Wysp. Żadna kraina, ani żadne inne państwo. Statek wygląda na gotowy. Jeśli wypłyniemy szybko i nie będziemy mieć więcej niespodzianek, powinniśmy być w Bilgewater przed zniszczonym królem. Prowadź, pani kapitan! I to mi się właśnie podoba. Witam ponownie w Bilgewater, Gangplanku. Moim Bilgewater. Podejrzewam, że to nie o takim powrocie marzyłeś. Fortune, nie jestem już tym człowiekiem, którego statek zatopiłaś lata temu. Nie liczy się duma. Jedynie przeznaczenie. Jeśli mam wrócić w łańcuchach, niech tak będzie. Nadal mam w tym mieście przyjaciół. Już niedługo wrócę na swój tron.
Wiesz, co jest twoim problemem, Gangplank? Ci twoi starzy przyjaciele. Większość pracuje teraz dla mnie i bardzo im się to podoba. Ach, Fortune. Oni nie szanują rozjemców. Wszyscy czekają tylko na odpowiedni moment, żeby wbić ci nóż w plecy. Zamknij go, Rafenie. Najlepiej w przeciekającej celi, do której słońce nie dociera. Widzimy się niebawem, Fortune. Oczywiście, na twojej egzekucji. Oj, chyba nie do końca na egzekucji. Powinnaś pozwolić mi zabić go teraz. Nikt nie uwierzy, że zdechł, jeśli nie zabije go publicznie. Sama. Ale to musi poczekać. Najpierw Bilgewater musi się uporać ze zniszczonym królem. Udam się do mojego ludu. Być może będą mogli pomóc. Okej. Kurde. Ajajaj. Lecą coraz bardziej popularnie, co mnie troszeczkę niepokoi. Ciemne chmury rosną na horyzoncie Illaoi. Niczym Harrowing, ale większe, okrutniejsze. Choć pomogłaś nam wcześniej, nie zdołałam zatrzymać tego Harrowing. Powstał pradawny król z sercem przepełnionym wściekłością. Więc przybywasz, by prosić mnie o kolejną przysługę. Tak. Posiadamy potężny amulet, który może powstrzymać króla. Ale król go wypaczył. Nie sądzę, byśmy mogli naprawić go tu, w Bilgewater. Tutejszym świątyniom brak sił, by oczyścić tak ogromne zło. Czy mogłabym go zabrać do siedziby Buru? Na to nie mogę zezwolić. Tego rodzaju artefakt mógłby sprowadzić gniew króla także na nasz lud. Bezpieczniej będzie ewakuować Bilgewater, niż je ratować. Wybacz, wielebna, ale znam inne miejsce kultu Nagakaburoscy. Gdy byliśmy w świątyni oczyszczenia, dowiedziałam się o pradawnej kuźni Buru na Wyspach Cienia. Czym jest ta kuźnia? Miejsce o takiej mocy może oczyścić ten amulet. Nie słyszałaś o niej, ponieważ to miejsce jest zakazane. Nasi przodkowie je porzucili. Przyznałaś mi wsparcie zaklinaczy węży. Ale ta kuźnia to zbyt wiele? Nie znamy informacji o jej położeniu. To miejsce jest wstrętne na Gakaburosie. Wielebna, odkąd opuściłam Bilgewater, modlę się o kolejną wizję. Ale bogini milczy. Jej nauki, moje dawne założenia, wszystko jest zamglone i dziwne. Ale... uważam, że bogini chce, abym się z tym zmierzyła. Abym zapuściła się w zakazane miejsca i wydobyła zapomniane prawdy. Bogini poddaje mnie próbie, a ja będę jej służyć, podejmując trudne decyzje i ufając własnym osądom. Odnajdę tę kuźnię. Oczyszczę amulet i usidlę zniszczonego króla. I nie powstrzymają mnie pradawne ostrzeżenia. Dobrze! Illaoi pokazuje siłę i trochę pazur, powiedzmy. Chociaż bardziej tą swoją siłę. Widać, wraca do niej ta jej dawna pewność siebie, powiedzmy. I siła przekonań. Dobrze, Rafenie. Twoi ludzie potrzebują czegoś jeszcze? Mamy wszystko, pani kapitan. Załoga rozdziela zapasy. To miasto przetrwało już Harrowing. Uda nam się i drugi raz. Illaoi, witamy w komnacie wojennej. Pierwszy raz takie jestem. I co powiedziała twoja starszyzna? Pomogą nam oczyścić amulet? Nie mogą pomóc. Co? Jak to? W Bilgewater nie ma właściwego miejsca na przeprowadzenie rytuału. Moglibyśmy wykorzystać kuźnię Buru, ale... to zabronione. Nie powiedzą mi, gdzie ona jest. Kuźnia, o której czytałaś,
jest na Wyspach Cienia? Jak mielibyśmy odnaleźć takie miejsce? Spytajcie trupów? On by wiedział. Proszę, jeden myślący. Tak, ten stary duch musi znać każdy cal swojego królestwa. Powinniśmy złożyć mu kolejną wizytę. Ale to zabronione miejsce. Jak bardzo jest zabronione? Tego nie wiem i nie obchodzi mnie to. Dobrze. Nagakaburossa miłuje zmianę i ruch, więc rzucimy wyzwanie temu pradawnemu ostrzeżeniu. Sprowadzimy ruch do zastałego, zapomnianego miejsca. To dla mnie zaszczyt, by na takiej misji mieć was wszystkich u boku. Przygotujmy się na kolejną wyprawę. Wykujemy broń, którą pokonamy zniszczonego króla. O! Fortune, dobrze dowodzisz. Zdawało mi się, że nie lubisz kapitanów, przywódców, całej koncepcji. Ludzie z Bilgewater. Nie dopuścisz, żeby oni utonęli. Niektórzy przecięliby linę. Pozwoliliby słabym pójść na dno. Ja nie pozwolę. No to co, wykreślisz mnie może z tej swojej listy? To nie od niego zależy. Była na końcu. Jest wiele więcej odpowiedniejszych gardeł między zniszczonym królem a tobą. O, chcesz mnie zabić ostatnią. Jak słodko. To nie jest słodkie. Ale dziękuję, Pike. Ty i ja mamy więcej wspólnego niż mi się wydawało. Jak już będzie po wszystkim, to może uda nam się jakoś dogadać. Raczej nie. Nadal jesteś kapitan Fortune. Szczerze, wydaje mi się, że... Bo patrząc na to, powiedział Pike o Braumie. Braum jest głupcem, ale honorowym. To z tego wynika, że gdyby Miss Fortune jakoś się zmieniła, to może sama by zniknęła z tej listy. Gdzie ona jest? Moja ukochana jest. Jest blisko. Czuję, jak mnie wzywa. Ona na mnie czeka. W... Bilgewater. Jakim cudem on jeszcze nie jest w Bilgewater? Czy to się kłóci ze sobą wzajemnie? Ja myślałem, że on za chwilę już będzie. O, pyk, zaraz wejdzie, żeby maniany będziemy walczyć. Takie wiecie, odpieranie jak w Śródziemiu. Tu walki odbieramy, kupujemy sobie czas albo coś tam. Nie, on po prostu tak wolno do nas idzie. Jak? To w ogóle był ostatni skarb, którego nie zgarnąłem w tej lokacji. Aż dziwne. Ale dobra, mamy poboczniaki w takim razie możliwe już do wykonywania. Bo zgodnie z fabułą mamy się wrócić na Wyspy Cienia i pogadać z Necritem. Dobra, gdzie tutaj było? To najbliżej byłoby do Wieży Strażniczej się udać i się cofnąć kolejką do tego. Do Zatoki. Bo chcę zobaczyć, czy dodało się coś nowego na tablicę. A jestem prawie pewny, że się dodało. Plus jestem ciekaw, jak będę mógł tworzyć te legendarne bronie. Bo na bank właśnie o to chodzi w tej kuźni. Dojdziemy do kuźni i oczyścimy amulet, ale jednocześnie odblokujemy sobie możliwość tworzenia tych broni. Jak nic. W końcu jest to kuźnia. A bronię należy wykuć, czy tam przekuć. Okej, tego się nie spodziewałem. Nawet mnie rozbawiło.
uwaga. Okej, okay, to było niezłe. Wziął się i Yordle schował, kurde. Boże, nie w beczce, tylko w skrzynce. Z pasami. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. No i proszę bardzo, jest! O, i to nie... Proszę, wszystko jest! Chyba wszystko, tak totalnie to już jest. Zobaczmy. Rasa rozdzielający. Oszały duch był widziany ostatnio na Wyspach Cienia. Podczas chorej rasa wyrżnął wielu porządnych lu... A, proszę! Chyba wiem, o którego chodzi. Ledros! O. Okej. Okay. I Wajbozgu. Buru potrzebujemy waszej pomocy. Skupiliśmy się na powstrzymaniu nadciągającego harium, wygląda też, że zbliżająca się burza oswobodzi dzikiego morskiego potwora, które zaatakuje statki Buru i Pailangi. Nasi zaklinacze węże nie są w stanie odpędzić bestii swoimi rogami, dlatego potrzebujemy pomocy, by pokonać to straszliwe stworzenie. Bestii widziano ostatnio na otwartych wodach, tuż za wybrzeżem wyspy węży. Mamy nagrodę dla tego, kto pomoże nam przywrócić spokój na morzu. Dobra. Czyli co? Ten, jak rozumiem, pewnie będzie w tym. Ten pewnie będzie w dokach rzezi. Ci dwaj są na Wyspach Cienia, a ten jest na morzu. No to proszę, będziemy mogli od razu się tym zająć w kolejnym materiale. Dobra, jak się szło do doków rzezi? Muszę sobie zobaczyć. To było co? To było... To co? Do ulic, targowisko, leże, nory... Okej, okay. Do targowiska, potem do doków i do nor. I chyba tu będzie chyba najniżej, mi się wydaje. W rzeźni. Ten kawałek dalej. Tak? Nie, czekaj. Czekaj, dobrze to zinterpretowałem? Tak, dobra, okej. Okay. Dobra, jeszcze zobaczmy, czy tutaj na koniec babka ma coś do kupienia. Ma. Okej, prośba Buru. Brakujące zapasy i prosto z koszmaru. Filiasa. Dobra, no czyli dobra, Filias jest w tym. Dobra, to ja się przejdę do Groty Buru. Tam sobie na początku kolejnego odcinka. Chociaż nie. Przywitam się z wami w Grocie Buru, a na koniec jeszcze obejrzymy sobie te rozmowy między postaciami. No, mamy tutaj bardzo ładnie od nich. Tak będzie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Nitki. Cześć! Braum zauważył, jak patrzysz. Czegoś ci potrzeba? Chcesz wiedzieć, o czym myślę, wielkoludzie? Może jednak nie przy wszystkich. Spokojnie, Braum. Myślałam o twoich opowieściach o domu. O trolach i smokach. I górach pokrytych lodem i śniegiem. Zanim cię spotkałam, to były tylko historie. Śniłam niegdyś o dalekiej żegludze. O poznaniu każdego zakątka świata. Ale to Bilgewater stało się całym moim światem. Więc musisz odwiedzić Freljord. Braum będzie ci przewodnikiem. Czeka nas wiele przygód. Spokojnie, wielkoludzie. Jedna przygoda na raz. Joni ani nie. Efektywnie władasz mieczem. W ustach wprawnego mordercy brzmi to jak komplement. Zabójca rozpozna innego zabójcę. Chyba masz rację. Mój mistrz był największym szermierzem świata. Ja jestem tylko jego cieniem. Nie ma nic złego w byciu cieniem. Bycie nierozpoznawalnym ma zalety. Więc twój mistrz nie żyje. Tak. Niektórzy sądzą, że ja go zabiłem. Chcesz go pomścić? Uważasz, że tego nie zrobiłem? Takie mam przeczucie. No, chociaż rozpruwacz z krwawego portu mi wierzy.
Tak. Pike, myliłem się co do ciebie. Tak jak wszyscy. Jesteś pomocnym sojusznikiem. Jesteście potrzebni, wszyscy. Jesteśmy. Nie ufaliśmy ci, gdy do nas dołączyłeś. Udowodniłeś, że jesteś godny naszej sprawy. Gadasz jak kapłanka. Nie to mam na myśli. Mówię jako wojownik. Przyznaję, że nieczęsto robię coś takiego. Może się przyzwyczaisz. Nie widziałeś mnie w czasie pracy. Może kiedyś. Nie, dzięki. Wolę naszą relację taką, jaka jest. To prawda.